Deutschland droht eine Rezession, Niemcom grozi recesja, Steuererhöhungen sind unvermeidbar, Podwyżki podatków są nieuniknione. Heute ist Donnerstag, der 25. Mai. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dziękuję wam za obecność na tym kanale oraz za wasze subskrypcje. Wir legen los! Deutschland droht plötzlich wieder eine Rezession. Niemcom nagle znów grozi Rezesja. Jüngste Daten zu Produktion, zu Aufträgen und zum Geschäftsklima sind alarmierend schlecht, vor allem in der Industrie, berichtet Business Insider. Ostatnie dane o produkcji, o zamówieniach, o klimacie biznesowym są alarmująco złe, o tym pisze Business Insider. Und der Spiegel auch, Bundesbank und IFO-Institut, trübe wirtschaftliche Aussichten für dieses Jahr. Spiegel powołując się na Bundesbank i IFO. Instytut IFO pisze o ponurych perspektywach gospodarczych na ten rok. Wir haben neue Regelung. Koalition plant Bestandsaufnahme aller Heizungen. Mamy nowe rozporządzenie rządu. Koalicja rządząca planuje inwentaryzację wszystkich systemów grzewczych w Niemczech. Und die Bild-Zeitung zu diesem Thema, schon wieder neues Gesetz geplant. Das wollen Grüne und SPD über ihre Heizung wissen. Gazeta Bild pisze o nowym rozporządzeniu i o tym, co Zieloni i partia SPD chcą wiedzieć o naszym ogrzewaniu. Streit über Heizungsgesetz, Wirtschaftsweise plädiert für Vorziehen des Emissionshandels. Trwa cały czas ten spór o ustawę ciepłowniczą oczywiście w Niemczech. I tutaj eksperci ekonomiczni opowiadają się na przykład za przyspieszeniem handlu emisjami, czyli szybciej ma być drożej, tak w skrócie powiedziawszy. Ale nie wszystko jest takie złe. Słuchajcie, neues Gesetz soll dabei helfen, dass Mieter schneller Balkonkraftwerke anbauen können. Ale wchodzi też nowe prawo, które ma najemcom umożliwić szybsze czy łatwiejsze budowanie elektrowni balkonowych. Czy te nas uratują? Nie wiem. Unser Job ist noch nicht erledigt. Gegen die Inflation sind noch mehrere Zinsschritte der EZB nötig, sagt Bundesbankchef Nagel. Nasza praca jeszcze nie jest skończona. EZB musi podnosić, jeszcze podjąć kilka kroków, aby zaprzestać tutaj inflacji, aby walczyć z inflacją, mówi o tym szef Bundesbanku, pan Nagel. Und liebe Leute, bundesweite Razzia gegen letzte Generation gestern. Mieliśmy tutaj akcje policji w całych Niemczech przeciwko sympatykom czy członkom grupy letzte Generation, czyli ostatnia generacja. Wir hatten Durchsuchungen in mehreren Bundesländern und jak to wszystko wyglądało i tak dalej. Tutaj zapraszam was na materiał Tagesschau. Durchsuchungen bei letzter Generation. Mit einer groß angelegten Razzia sind Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die Klimaaktivisten vorgegangen. Etwa 15 Wohnungen und Geschäftsräume in 7 Bundesländern wurden durchsucht, teilte das Bayerische Landeskriminalamt mit. Der Tatvorwurf lautet Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Aktivisten weisen das vehement zurück und kündigten an, ihre Aktionen fortzusetzen. Experten halten Steuererhöhungen in Deutschland für unvermeidbar. Eksperci uważają, że podwyżki podatków w Niemczech są nieuniknione. Soziales, Flüchtlingshilfen, Energie, Personal, das alles zu finanzieren wird für die Kommunen immer teurer. Pomoc społeczna, pomoc uchodźcom, energia, personel, finansowanie tego wszystkiego staje się coraz droższe dla gmin. Und zum Thema Immobilien, teraz na temat Nieruchomości trochę. Dem Postbank Wohnatlas zufolge sind 2022 erstmals seit Jahren die Preise für Eigentumswohnungen in Deutschland real gesunken. Według Postbank Wohnatlas ceny mieszkań w Niemczech w roku 2022 spadły, po raz pierwszy spadły, mówią o tym eksperci. Teraz słuchajcie, Immobilienexperten erklären die sinkenden Preise durch eine leicht nachlassende Nachfrage infolge steigender Zinsen und erhöhten Lebensunterhaltungskosten. No i teraz eksperci tłumaczą spadek cen nieruchomości spadkiem popytu w wyniku rosnących stóp procentowych i zwiększonych kosztów życia po prostu. Und in Frankfurt am Main fallen die Immobilienpreise besonders stark. Miastem, w którym najmocniej odczuwalne są te spadki cen nieruchomości, jest Frankfurt nad Menem. Gut, dann, Riesenaufregung um die geplante Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Wie viele deutsche Krankenhäuser werden wir am Ende noch übrig haben? Ogromne emocje związane z planowaną reformą szpitali ministra Lauterbacha. Ile niemieckich szpitali zostanie? Po tej reformie viele Kliniken sollen in ambulante Zentren umgewandelt werden. Wiemy o tym, że dużo klinik ma być przekształconych w centra ambulatoryjne. Zobaczymy. Gut. Tarifeinigung. Ärzte kommunaler Kliniken erhalten 8,8% mehr Pluszuschlag.
Mam układ pracy zbiorowej dla lekarzy. Lekarze miejscy pracujący w klinikach miejskich otrzymają 8,5%, 8,8% więcej pieniędzy plus jeszcze dopłatę taką jednorazową. To są między innymi te koszty, które wpłyną później na to, że nasze podatki będą wyższe. Słuchajcie. Und Rostock bekommt LNG Terminal, a w Rostock będzie budowany terminal gazu ciekłego. Kolejne swoją drogą. Jetzt gucken wir in Richtung Polen, jeszcze spojrzymy w kierunku Polski, słuchajcie. CDF berichtet Aufstieg der E-Mobilität in Polen. CDF pisze o rozwoju E-Mobilności w Polsce. Der Umstieg auf E-Autos ist beschlossen, aber viele Länder in Europa, so auch Polen, sind darauf nicht vorbereitet. CDF dochodzi tutaj do wniosku, że także decyzja o przejściu na samochody elektryczne w Europie jest podjęta. Wiele krajów, w tym Polska, nie jest na to przygotowane. Und Berliner Zeitung, die größten Klimasünder der EU, Deutschland und Polen führen brisante Liste an. W końcu Polska i Niemcy mają coś wspólnego. Słuchajcie, Berliner Zeitung o tym pisze. Najwięksi grzesznicy klimatyczni w Unii Europejskiej Polska i Niemcy prowadzą w tym zestawieniu. Polska i Niemcy, czy Niemcy, Polska, tak powinienem powiedzieć. Und die Welt. Polen registriert mehr Migranten an Grenze zu Belarus. Welt pisze o tym, że Polska rejestruje więcej migrantów na granicy z Białorusi. Der Druck an die Grenze nimmt zu und wird offensichtlich sogar von den belarussischen Diensten gesteuert. Welt tutaj tłumaczy, że presja na granicy rośnie, a jest też napędzana poprzez białoruskie służby. Das war's für heute. To by było na tyle na dziś. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.